Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale kontynuujemy chemię związaną z ceramizerami, dodatkami do silnika, jak i testami chemii samochodowej. W tym konkretnym materiale chciałbym Wam przedstawić produkt od Liquimoly, który ma zapobiegać awariom związanych z niewielkimi wyciekami płynu chłodniczego. Po wlaniu tego preparatu cały układ ma się nam uszczelnić i te ubytki mają zostać zniwelowane. Podobny produkt, który jakiś czas temu Wam proponowałem do testów, znajdziecie w playliście dotyczącej ceramizerów i dodatków do silnika. Produkt się nazywa Casil, naprawa uszczelki głowicy wycieków z układu chłodzenia. Tak jest zatytułowany film. Natomiast wracając do tego produktu, w szczególności chciałbym Wam go zaprezentować, dlatego że mogę poprzeć działanie tego preparatu testem w tygodniku Motor. To był numer 19 z 2020 roku, gdzie dziennikarze tego magazynu przetestowali działanie tego środka. O efekcie i przebiegu całego testu zaraz Was poinformuję w szczegółach. Natomiast co do ceny, to taki preparat kosztuje troszkę ponad 20 zł, także wydaje mi się, że cena w zasadzie tak jak zawsze przy okazji tego typu preparatów jest nawet nie ułamkiem, tylko procentem kosztów związanych na przykład z usunięciem tej usterki polegającym na wymianę, na przykład tak jak w tym przypadku, uszkodzonej chłodnicy na nową. Jeśli policzymy koszt chłodnicy oraz roboczo godziny, no to ta kwota będzie przewyższała na pewno wielokrotnie kwotę tych 20 zł związanych z zakupem preparatu. Dlatego ja jestem zwolennikiem, jeżeli tylko klient jest zainteresowany tego typu naprawą, w cudzysłowie naprawą, ponieważ nikt nie powiedział, że to się musi udać, no to czemu nie spróbować. I tutaj jeszcze taka moja uwaga odnośnie chłodnic czy też układów chłodzenia, które mają taki problem. Raczej proponowałbym tego typu rozwiązania stosować w autach, które jeżdżą w koło komina, a nie na przykład są intensywnie eksploatowane w trasach jakichś międzynarodowych, na autostradach, z tego względu, że chłodnica ma to do siebie, że jeżeli się pojawiają jakieś nieszczelności, dodatkowo mamy na przykład stare, sparuszałe węże, no to większe obciążenie, dłuższa jazda z wysoką prędkością może doprowadzić do tego, że po prostu ten płyn w pewnym momencie wyleci nam z silnika, co doprowadzi do tego, że no będziemy musieli oprócz wymiany na przykład węży i chłodnicy również zmierzyć się z problemem z naprawą tego silnika. Przechodząc do samego testu, test został zrealizowany przy udziale 10-letniego Fiata Scuda, który miał wyciek z chłodnicy. Była tam drobna nieszczelność w lewej części chłodnicy. Według obserwacji właściciela auta, kierowcy, którym nim się poruszał, co 1000 km musiał dolewać 200 ml cieczy chłodzącej. Ta ciecz została dolana do układu, do stanu optymalnego, a następnie został zaaplikowany uszczelniacz. Tutaj ważna wskazówka, to w zasadzie nie tylko dotyczy tego preparatu, ale również jakichś innych dodatków do silnika, mianowicie zawsze przed aplikacją dobrze je wymieszajcie, żeby ten środek miał możliwość dobrze zadziałać. Jazda na dystansie 2000 km nie przyniosła tutaj informacji takich, żeby coś było nie tak z tym układem chłodzenia. Kierowca na tym dystansie nie musiał dolewać płynu chłodzącego. Auto jeszcze raz trafiło do mechanika na oględziny.
I co się okazało, że poziom płynu chłodniczego jest taki sam jak w momencie zaaplikowania preparatu oraz miejsce, w którym chłodnica była zapocona czy też mokra, jest suche. Także środek spełnił swoje zadanie. I tutaj może na koniec powiem, w czym ten środek na pewno Wam nie pomoże. Obniżenie skuteczności chłodnicy w momencie, kiedy macie taką sytuację, że pod dużym obciążeniem idzie Wam temperatura do góry, wychyla się, to też się może objawiać tym, możecie to w jakiś sposób zweryfikować, że ta chłodnica nierównomiernie Wam się nagrzewa, po prostu jest zakamieniona. Co ciekawe, czasami jak wymieniamy płyn chłodniczy, no zawsze proponujemy klientom przepłukanie tego układu, ponieważ sama wymiana płynu chłodniczego no nie zawsze daje taki skutek, jaki byśmy oczekiwali, ponieważ te osady, które zbierają się nam w układzie chłodzenia, potrafią zareagować z nowym płynem, no i wytrąca nam się coś właśnie w tym nowym płynie, takiego nieciekawego, taki kisiel się zaczyna robić, nawet nie wiem jak to określić. No w każdym razie dochodzi do jakiejś reakcji chemicznej, także takie płukanie jest jak najbardziej tutaj pożądane. Też dobrym sposobem jest po prostu zalanie takiego układu wodą demineralizowaną. No i niech silnik sobie pochodzi na takiej wodzie przez 2-3 godzinki. Spuszczamy to, jeszcze raz zalewamy i zobaczymy w jakim stanie jest po prostu ta woda, lub po prostu jedziemy w jakąś trasę. Oczywiście pamiętajmy o tym, że woda demineralizowana no nie ma takich parametrów jak dedykowany płyn chłodniczy, i tutaj też należy zauważyć, że współczesne auta wymagają płynów chłodniczych, które mają zdecydowanie temperaturę wrzenia wyższą niż 100 stopni. Natomiast jeżeli chodzi o takie pukanie układu chłodzenia, to jak najbardziej się spisują i później można zastosować już dedykowany płyn chłodniczy. Jeżeli chodzi o jakieś nieszczelności na wężach i opaskach, które się pojawiają, to wydaje mi się, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wymiana danego węża czy też opaski i w ten sposób poradzenie sobie z wyciekiem. To naprawdę nie są duże koszty, a niektóre węże po prostu można wymieniać w zasadzie z metra, stosując do tego jeszcze jakieś adaptery, i na pewno będzie to połączenie szczelne. Jeżeli chodzi o przegrzewanie silnika, to też może być związane z uszkodzoną głowicą, czy też z uszczelką pod głowicą, także w takim przypadku należy przeprowadzić czy to test na zawartość CO2 w układzie chłodzenia, lub po prostu sprawdzić, czy mamy twarde węże w układzie chłodzenia, ponieważ jeżeli tam pojawiają się przedmuchy ze spalin, to charakterystycznym jest to, że wzrasta nam ciśnienie w układzie. To jest chyba wszystko, co chciałbym Wam przekazać. Jeżeli mieliście okazję przetestować ten środek lub jakiś inny związany z uszczelnieniem chłodnicy, to oczywiście podzielcie się w komentarzu Waszym przypadkiem. Będę bardzo wdzięczny za dosyć dokładne scharakteryzowanie problemu, czyli gdzie występował wyciek, ile tego płynu ubywało. No nie ma co tutaj też oczekiwać cudów i w przypadku chłodnic, w których jest dziura, no ten preparat nam tej dziury nie zatka. Mówimy tutaj raczej o jakichś mikro pęknięciach, niewielkich wyciekach. Natomiast sam jestem ciekaw, w jakich sytuacjach użyliście tego preparatu i jakie miało to skutki. Ja tylko jak będę miał możliwość i trafi do mnie samochód, w którym będę uważał, że zastosowanie takiego preparatu ma uzasadnienie, no to też podzielę się z Wami tego typu doświadczeniami. Serdecznie dziękuję Wam za
wszelkie subskrypcje, komentarze i lajki. Zachęcam do tego, żeby zostawić tutaj subskrypcję, jeżeli materiał się podobał. Jeżeli trafiłeś na ten kanał po raz pierwszy, to odsyłam Cię do playlist, które znajdują się w opisie tego materiału. Oprócz takich testów związanych z ceramizerami, dodatkami do silnika czy też chemii samochodowej, które znajdziesz w pierwszej playliście, znajdziesz również dosyć ciekawe i wartościowe informacje dotyczące możliwości sprawdzenia przebiegu, bo tutaj trzeba wskazać, że oprócz tego, że pracuję w serwisie samochodowym, to również weryfikuję historię aut, zarówno fizycznie jadąc na oględziny auta, sprawdzając jego lakier, wykonując diagnostykę komputerową czy szczegółową diagnostykę silnika, to również sprawdzam historię samochodu na podstawie numeru VIN. Dla subskrybentów oraz osób, które polubią nasz fanpage na Facebooku, oferujemy darmowe rozkodowanie numeru VIN fabrycznym dekoderem, co jest w stanie, dzięki temu jesteście w stanie uzyskać bardzo wartościowe informacje i sprawdzić takie podstawowe dane jak kod silnika, kod skrzyni biegów, kod lakieru oraz pełne wyposażenie auta, z jakim samochód opuścił fabrykę.